Siemanko, Sezon Pietrasek, a to kolejny odcinek 7 Daysa na wersji 1.0. Patrzcie, mamy zrzucik, ja całkiem zapomniałem, że są zrzuty, no. Ale są ustawione co 3 dni, także miejmy nadzieję, coś fajnego wypadnie. No, w zrzutach zazwyczaj coś dobrego wypadało. Więc miejmy nadzieję, że i tym razem się nie zawiedziemy. Naprawdę już strzał nam się robi taka ilość bezpieczna. Miejmy nadzieję, że żadne jakieś dziwne, srogie zadanie nam się nie trafi, że zmarnujemy wszystkie te strzały. Biegnę jeszcze cały czas na sterydach, które jeszcze wziąłem w tamtym odcinku. Także też mam plusik do bieganka. No niestety, tym razem wziąłem miodek. No nie wziąłem miodku. O, gniazdko. Nie wziąłem miodku niestety, ale trudno. O nie, motocyklistę omijamy szerokim łukiem. Też fajnie, że akurat na trasie na zadanko nam się ten zrzut trafił, więc... duże szczęście. Widzę, że gra przemyślała swoje zachowanie i chce nam zrobić dobrze. Młotek, tak, tak, dziękuję. Złota rączka, proszę bardzo. Pięknie, pięknie się zaczyna układać, widzę. To jak już się przeniesiemy, to będzie mamy młoteczek, będziemy mogli elegancko sobie no, bazę zacząć jakoś budować. Chociaż myślę, że i tak nie zaczniemy wcześniej bazy budować niż po hordzie. Dobra, tutaj sobie te śmietki wezmę i zaczynamy zadanie, nie ma co, no dobra, jeszcze tego badyla tutaj rozwalimy. Leż, chamie, kładź się, o to chodzi. Trochę chce nam się pić, niestety nie wziąłem żadnej wody. No sterydy raczej nie pomagają, żeby ta woda nam... przybyło tej wody, więc no dobra, przekładamy się na strzały, bo jak mamy mało wody, to stamina zaczyna trochę ssać. Okej, okay. O dobra, jeszcze tu jest pieniek, może będzie miodek. Chociaż mamy antybiotyki, no ale w miodku jakby nigdy za dużo. Trochę ból, no kurna, bo my znowu będziemy... Tam stamina, zobaczcie, jak nam się wolno odnawia. Będziemy musieli polegać głównie na strzałach w takim wypadku. Zaczynamy. Delikatnie, delikatnie, chociaż no to jest taka trochę pokręcona lokacja. Na tym poziomie pokręcona, bo normalnie to by nie było problemu, ale... Ale też mamy transport, więc bierzemy torbę i jesteśmy już zabezpieczeni. Byśmy ją szybko znaleźli. No, dobra. Coś tu łazi. Nie podoba mi się to. Dobra, niech on se tam łazi. Kurde, no obudziliśmy, no. Czemu ja po cichu nie zacząłem łazić? Chodź tu, lalka. No i teraz mam wrażenie, że strzeliło na bok. Nie wiem, może ja łuku do końca nie naciągam. I tak dlatego to jest... Tak się dzieje. Nie biegaj! Dobra. Oddaj strzały. Jedna tylko? Mam jakieś piórka? Mam. Od razu przerób. To nie będziemy mieli tyle rzeczy w ekwipunku. Dobra. Jest skrzynka. Chyba na samym dole na szczęście. Śmietek. Po cichu, systematycznie zrobimy porządek. Ale tam coś łazi. Idź se stąd. Patrz, no usłyszała jak nic. Po ty takimi zakosami biegasz? Nie odciągnij mnie od zadania, nie odciągnij mnie od zadania.
Kurde. Dobra. Jest, leży. No i fajnie. Dobra. To możesz wyrzucić od razu. Żeby nie było. Podejrzane. Podejrzane. Nie w kolce, nie w kolce, Pietras. Mnie rozwalił, bo ja... Chociaż może uda mi się tu blok wstawić. Nie. To je rozwalę na zaś. Chciałem w razie ucieczki tu blok wstawić. Teraz mogę? Co tu jest tak krzywo? Jakieś pół bloki postawiali. Dobra, nieważne. Cicho, cicho, cicho. Bąk. Przeleciała ta strzała jej przez łeb, no jak nic, no. To faktycznie jest tak, nie tylko mi się wydaje, że te strzały potrafią przelatywać. To jest to bardzo irytujące. Umieraj. No teraz to machnąłem serenką, nie powiem. Teraz rozwalanie. Barykada na jednego zombiaka, no. Jeszcze staminy nie ma. Bodzieś ty mój. Wyrzuć to. Ciekawe, czy jednym blokiem się przedrę, czy muszę dwa rozwalać? Oddaj strzały. No pewnie, że muszę dwa. No bo jak żeby inaczej, no. Nie, po prostu musimy pilnować mocno tej wody. Ja też w sumie na normalnym poziomie trudności to tam nie zwracam na to uwagi, tak na dobrą sprawę. Ale tutaj jak my nie mamy wody, to od razu już siedzimy i kwiczymy, robimy pod siebie. Naprawdę drastyczny jest spadek tej staminy. Twoja maksymalna wytrzymałość spada o 7.0. Ale maksymalna wytrzymałość. Ale regeneracja, nie napisane jest ile regeneracja spada. Na pewno jakoś spada. No bo ewidentnie czuć. O, torebeczkę. Proszę bardzo. W której jest całe nic. Duszareczka. Jakiś pancerz by się w końcu też przydał, no. Tam na pewno się spada na dół. Jest. Wiecie... Oj, 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 oj. Dobra, może dwa, jeden wystarczy, co? Jak będzie jakiś bug i on się przedrze, to gratuluję, gratuluję tej grze. Ty tamta wali tu, ten... Co wy robicie? No tu jestem. Ty, no co one robią? Ej, matoły. Już ci pomagam, debilu jeden. Nie, naprawdę, nie wiem. Jakieś dziwne rzeczy się dzieją na tej wersji. No wiem, że może niektóre rzeczy mogą mi się wydawać przez poziom trudności. Ty, w co one walą?
Dramat. Trochę mi się nie chce zabudowywać. Zaraz będę musiał... Zaraz będę musiał to otwierać. Dobra, tu se zrób się dziurkę. Żeby mi to gówno nie weszło od tyłu. Dobra, jak tu by przyszło, to będę słyszał, że chociaż bloki rozwalają. No zrób dziurkę, no. Gin! I oddaj strzały. Ile 6 strzał poszło mu w łeb. No i pewnie jeszcze tam trochę celowałem. Patrz, jaka tempa dzida. Chodź, chodź, chodź. Dobra, leży. Mamy to. Piękności. Dobra, tu trzeba poszabrować trochę. O, usuniem wody. Wody, wody, wody. Kurde, brudna. Brudna mnie nie interesuje. W ogóle. Skrapuj, wyrzuć, bo to możemy nazbierać. W każdym razie wyrzuć te kanapki. W sumie... Chyba tylko kiedyś na jednym modzie faktycznie używałem tych kanapek do robienia antybiotyków. Tak to nigdy chyba tego nie robiłem. Co? Na wszelki wielki. Chociaż w sumie miałem, czego miałbym się czym wyleczyć. A jak będę miał teraz zmęczenie, to się nie wyleczę zmęczenia, bo zużyłem tabletki. No nic, dobra, no poszło to poszło. Nie ma co drążyć. Ale daje, panie. Kurde, no. Mówiłem, że się zaczyna. Gra próbuje się zrekompensować. Żeby tu ptaszków nie było. Ale chyba tu nie ma ptaszków. Trafię? Chociaż w rękę może, co? Dobra, rób dziureczkę. A? Wstawaj. Wie co tam wali? Patrz, zamiast wyjść normalnie drzwiami, to wali w ścianę. Zapraszam na pogadankę. Pogadamy o życiu i śmierci. Kuszę, muszę mieć kuszę. O, kusza nas uratuje. Oddaj strzały, oddaj. Hopla, hopla. Jeszcze coś? Między nogi, kurde, no między nogi. Spadnie na dół. Oj. Pyk. Dziób go strzałą. Dobrze, leżeć. Nie wstawać. Nie. I kolejne zadanko zaraz pyknie. Mamy to. Ale żre teraz. Ale teraz żre gra.
Idzie jedno za drugim. Jak z karabinka. Tra-ta-ta-ta-ta. Weź ammo. Dziękujemy. Prezenty? To jest syf. Seryjny. Nie, to idzie na handel. Przeładuję od razu. 14 ammo. No już coś się na tą hordę zaczyna zbierać towaru. Może coś tam jednak dźgniemy jednego czy dwa zombiaki. Proszę bardzo. Grillowane mięso, czerwona herbata. O to chodziło. Dobra, tych szmatek to nie ma co zbierać. Tam na dole byłem. Okej. Okay. Znaczy co? Jedna rzecz mam za dużo. Mogę coś wyrzucić? Czy wszystko potrzebne? Puszkę mogę zażreć. Mamy trzy wody. Coś może się jeszcze uzbierało. Także coś się pogotuje. O Jezu. Nie mamy wytrzymałości. To se pobiegamy. Dobra, no to co kochani? Tradycyjnie. Widzimy się na miejscu. Dobra kochani, dobiegliśmy. Biegniemy szybko do handlarza. Oddać zadanko. I w trakcie biegu przyszła mi jedna myśl do głowy, że ja przecież mogę zrobić sobie prymitywny strój. Patrzcie, to na levelu 5. Klatę już mam. To prawda, na levelu 1, ale całą resztę też mogę zrobić. I teraz mnie tak naszło, czemu ja tego nie zrobiłem. Znaczy pewnie i tak by nas to od śmierci jakby nie uratowało wtedy. Ale troszkę łatwiej by było. No i będę miał miejsce na to ulepszenie, które chciałem włożyć sobie. Moją sztuczkę znajdzie więcej w sieci. Masz nie można wydobyć rzadkich klejnotów. To nam jeszcze szybko się nie przyda, ale już to biorę. Będę miał święty spokój. Transport. Może jednak transport. Dobra. Jest dalej, ale będę mógł wziąć torbę i uciekać. Kurna, dobra, jeszcze coś. Przehandluję to? To bym jeszcze przehandlował. To nie wiem co. Dobra, niestety wygrało. Pewnie miałbym coś w skrzyni, ale już mi się nie chciało biec. Zadanie jest? Jest. To znowu to zadanko na nos nam wypadnie, ale dobra, mamy tylko torbę, w razie czego priorytet, zbieramy torbę, a potem się zastanawiamy, nawet jak nas zabiją, to przynajmniej torby będziemy mieli. Dobra, zobaczmy co musimy zrobić, żeby mieć to, włókna, podobno dużo włókien. Ty dobra, zapomniałem, napijmy się najpierw. Ojojoj, przecież ja miałem zrobić. Mam lepsze do picia. Już możemy zrobić chryzantemy złociste. Ale herbatkę z nawłoci też sobie zrobimy. Bo może być sytuacja, że będziemy musieli pić brudną wodę. Więc wtedy będziemy trochę zabezpieczeni. Nie wiem, czy nie ręką mniej wytrzymałości. Dobra, na razie tyle nam starczy. Chyba jedno idzie na... Jedna roślinka na herbatkę, ale zaraz się okaże. Tutaj to jeszcze... pieczony ziemniak oddaj, my to zeżremy, pewnie, że tak. Szmatki daj. Na pewno daję klej. Może trzeba będzie więcej taśm porobić. Robimy tak. I tak. I drugą na włoci zaraz zrobimy. Będzie elegancko. Wystarczy tam czasu? Jest 3 minuty tam to się będzie robił. Długo, panie. To zabiera wodę, więc na razie nie jemy. Tym bardziej, że na jedzenie w zasadzie prawie jesteśmy. Dobra. Czy to się robi w warsztacie, czy ja czegoś nie mam? Co chodzi? A, musiałem. No, a to też zauważyłem, że trzeba jakby przekliknąć, żeby ci pokazało, że można to zrobić. Poziom ochrony pancerza. Zawsze coś.
Pokaż, czy ja mogę tam tego modyfikację włożyć. Jest jedna. Inteligencja, proszę bardzo, na plusik poszła. Kurde, mogłem to teraz zrobić, nieważne. I teraz nam potrzeba punktów na maksa. 2, 4, 7. 7 i 8 mamy. 7 punktów nam potrzeba jeszcze. 7 leveli. Nie będzie to łatwa sprawa. Ale dobra, dalej pancerz pokaż mi. Czyli trawka, dalej zbieramy traweczkę sobie. Pyk. Pyk. Rękawice, tłuszcz. I teraz co? Klapki. Śledzi. Taśmy potrzebujemy. Taśma. A ile potrzebujemy na to? Jeszcze taśma jedna. Dobrze, że my tego mamy troszkę. Zrobimy sobie pancerz na 5, też elegancko. Dobra, czyli 50 będę potrzebował traweczki. Teraz my zbieramy. I co, polecimy nocą. No chyba, że tutaj w bazie jeszcze coś nam się trafi do robienia. I akurat przeczekamy noc. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo też mamy 200 km do biegania, to może się okaże, że i tak na dzień tam dobiegniemy. Co nie mówię, że nie byłoby lepsze. W naszym przypadku. Dlaczego ja nie mam? Buty miałem zrobić i to. Dobra. Modyfikacje przekładamy. I cierabach. Gdzie są moje rękawice? A. Włóż rękawice, dobra. Się wystraszyłem. Poproszę od razu moje ulubione kamienne strzały. Ile mamy? 109 będzie. Co ja? A, dobrze, dobrze, to przerabiam. Wystraszyłem się, że coś se popsułem. Odłóż, odłóż. Młotek na razie też odłóż. Jak nie mamy siekiery, to młotek nam robi, siekiera nam robi za młotek. Póki co. Trawkę też odłóż. Miodek. No nie bierzemy miodku, mamy to. Chociaż to daje też jedzenie w ostateczności, wiesz? Zrobimy jednak tak. I herbę. Ale... A dobra. Zrobimy od razu też... To sobie zrobimy. Pieczonego ziemniaka sobie zrobimy. Chlebek kukurydziany, ale żeby zrobić chlebek kukurydziany... Woda. No właśnie. Gotowane mięsko moglibyśmy zrobić, bo a to zobaczymy, bo na razie jedzenia jakimś cudem mamy nawet za... No wszystkiego w ogóle nam się ostatnio robi zapas, także... Cały czas do przodu, staramy się. Dawaj to. Pieczonego ziemniaczka też wstawiaj. No i co, jeszcze poczekamy na piciu. Niestety bez picia nie ruszymy. Nie będę ryzykował. Dobra, ja se tu poczekam i po prostu zaraz do was wrócę. Albo nie, bo jest królik! Królik! Patrzcie, mięso! Mięso! No dobra, ale to niczego nie zmienia. I tak, chwila przerwy i zaraz jestem, jak będziemy ruszać na zadanko. Chociaż w sumie to nawet nie jak będziemy ruszać na zadanko, tylko jak ja już będę na zadanku, to się włączę, bo tu też nic ciekawego się pewnie nie będzie działo. Chyba, że się będzie działo, to się pojawię. Dobra, widzimy się za chwilę. No i dobra, kochani, dobiegliśmy. Było ciężko, musiałem się dwa razy przez rzekę przedzierać. Powiem wam, że kawał drogi, niestety, ale no całe szczęście... no dzień jest za to, tak? Patrzcie, już doszliśmy do takiego momentu, że ja już mam nadmiar piór, nadmiar strzał. Już kamienia nie mam, a już mam pióra, nie? Więc jest dobrze, jesteśmy napici, najedzeni, cacy. No co prawda całe picie poszło, ale mamy, nie? Więc jakby jest dobry moment. Tu trochę chodzi tej pałastry całej, ale dobra, zaczynamy. To jest transport. Zapasy są gdzieś na górze, więc... Czy i tak nie szalejmy. I tak nie szalejmy, róbmy delikatnie. Więc...
Chyba jutro jest dzień hordy? Jeszcze dwa dni mamy. Nie, jest dzień piąty, okej. Czyli mamy trochę czasu jeszcze. Ja pierdzielę, co to się wydarzyło? Ptaki tutaj to jest jakiś dramat po prostu. Coś strasznego z tymi ptasiorami. No dobra. Jakimś cudem udało nam się nawet bez... Ty, jest torba, patrzcie. No, weź to. Patrzcie, i żyjemy, mamy torbę. Czyli tak na dobrą sprawę to... Już porobać. Na upartego moglibyśmy wracać. Oj. No ale spróbujmy, no jesteśmy najedzeni, mamy... Nie wierzę. Zabiliśmy naraz zombiaka. Jak to się stało? Cud po prostu. Oj, kurde, zaszalałem. Dobra, ważne, że jest dzień, to one nie biegają. To se poradzimy. To se poradzimy. Stamina jest cacy. Patrzcie, gościu. No, traf go. Pał, pał, pał w łeb. Pał w łeb. Elegancko leży, dobra. Prosto w łeb piszona. I drugie. No, to bardziej w szyję było chyba. Okidoki, oddaj strzałę. No co jest? Ale to teraz idzie. Chyba na górze też coś obudziliśmy. Nie na górze, tylko bydło przyszło. Sąsiadka przybyła. No kurde, jak ty tą głową macha? No co jest, ludzie kochani? Ty, no nie wierzę, no to... To już nie może być taki zes, no. Ja nie mogę mieć takiego zeza. No teraz mogłem mieć. Obie! Cierba! Obie! Ty! No jak można być taką twardym, podstawowym zombiakiem, no? I to jeszcze za 400 punktów? Za 400 expa? Takie kucherko? Berek! Berek! No nie wierzę. Kurde, umieraj! Larwo! Dobra, wyrzuć to, wyrzuć to. Idziemy po nasz lód, który nam się należy. Dobra, nie, tam się nie będziemy bawić. Skakuj. Co? Tu już nic? Nie, coś tu śpi. Gdzieś. Patrz, jest śpioszek. Ale zobaczcie, już nawet nam tak dużo życia nie zabiera. No nie, 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 nie. Ja pierdzielę, przecież jak ja bym tam spadł. Poklękajcie narody. Ej, jak wy tu idziecie? Wy tu nie idźcie. Jakieś dziwne bloki są. Jakoś strasznie dziwnie po tych blokach wchodzę. To ja wam to zabuduję. Ja wam będę stąd walił po łbach.
między dwóch, idealnie. Siedźcie tam, dopóki nie powiem, że można wyjść. Niewidzialna strzała oczywiście. Leczy. Piczy. Teraz Mister Janusz. Ten łuk mnie wykończy nerwowo. Oddaj strzały za łba. Moje. Wszystko moje. Dobra. Kurde. Tutaj plastik i otwórz sobie tam tą skrzynkę jeszcze. Kuferek. Shit jest. No dobra, aby nie stać się zwierzę, wskazuj zatrzymania na paść, zdecydować więcej obrań ludziom. I zombie! Tak jest! A to bardzo chętnie. Nóż to, rozbierz i co mamy? Zacznijmy z hukiem. W pełni zdrowe cele otrzymy 27. Ktoś, chyba policjant, co? Turysta po prostu. My chyba tędy nie będziemy wychodzić. Raczej tędy to nie. Idziemy górą, idziemy oddać zadanko. Elegancko nam to wszystko się układa. Też po drodze dwa. O, książeczka. Tylko chodźcie ją niższa, pięknie. Też dwa jelenie upolowałem przy drodze, także powiem wam, że pełen sukces jest. Nawet tego nie otwieram. Nawet nie. Wy ty się tam sam baw, gościu. A my biegniemy, no i tradycyjnie tej drogi na pewno wam już nie będę przeciągał, bo tu jest dramat. Ja nie wiem, czy ja nie pobiegnę tutaj mostem, czy nie będzie szybciej. Powiem wam szczerze, no tak zrobię. Także widzimy się na miejscu, jeszcze po drodze piórek pozbieram. Dobra, kochani, dobiegliśmy, wstawiłem nam wodę, dwie wody brudne nam się z kolektora zebrały, także no tak na bieżąco prawie nam starcza, żeby na bieżąco mieć co jeść i pić. Także nie jest źle. O Jezu, co to się... Co mi się tu dzieje? Ja jakoś dziwnie chodzę. Nie wiem, o co chodzi. Dobra. Dawaj, co mi dawaj? Tylko dróg weźmiemy do bazy, bo szczerze, te gazetki po jednej gazetce to mi nic nie da. Jedna witaminka mi też nic nie da. To są te super nagrody za zadania? Zakopane zapasy. Może sobie jedno zrobimy. Mam coś na handel? Nie mam. Jak mamy... tu też się nic nie wydarzyło. Dobra, kochani, będziemy kończyć. Naprawdę ostatni ten odcinek. Wychodzimy powoli na prostą. Wygląda na to, że jest naprawdę wszystko cacy. Zaczyna się układać. Teraz myślę, że będzie tylko coraz lepiej. Także dzięki, że wpadliście. Zapraszam na następne odcineczki. Trzymajcie się. Na razie.